Cześć, witam Was na kanale po raz drugi dzisiaj, ponieważ mam dla Was kolejną akcję do wykonania. Jeżeli nie widzieliście poprzednich nagrań, to warto do nich wrócić i wykonać te wszystkie poszczególne akcje. Filmy, które są podświetlane na żółto, są to filmy, w których pokazuję Wam, jak przygotować się na potencjalny airdrop, który w niedalekiej przyszłości może nam spłynąć do naszych portfeli. Zaczynamy. Dzisiaj wykonamy sobie kilka prostych kroków od Sui Network. Potrzeba nam ich portfel, będziemy musieli się zalogować na Discord, odebrać tokeny, no i rzucić do stakingu. To tyle. Robimy. Całą akcję macie fajnie opisaną tutaj w tym miejscu, możecie sobie w wolnej chwili zerknąć. No a ja teraz Wam pokażę te kilka prostych kroków. Dobra, zróbmy sobie więc ten testnet. Na początek wchodzimy na Discord, akceptujemy zaproszenie, link macie w opisie tego nagrania. Zresztą, jak zawsze. No i tutaj, jeżeli wcześniej nie działaliście, musicie się oczywiście zweryfikować. Robimy to tak samo jak zawsze, więc tutaj nie ma żadnych cudów. No i teraz szukamy sobie tej zakładki, testnet VZ. I taką komendę tutaj sobie wpisujemy, wykrzyknik VZ, spacja i nasz adres portfela SUI. Klikamy. Ciach. Oczywiście portfel do airdropów, pamiętajcie. Komenda wysłana i teraz musimy poczekać, aż te tokeny dojdą nam tutaj na portfel. To może chwilę potrwać, więc się tym nie przejmujcie. Zresztą to gdzieś mignąłem przed chwilą. O, tutaj jestem. Powiedział bot, że te tokeny niedługo do mnie dotrą, więc czekamy. Tylko czekajcie, sprawdzę, czy mam dobrą sieć. Kliknijmy sobie tutaj w górnym prawym rogu oraz network i zmienimy na SUI. Testnet. Dobra, mam już tokeny. Jeszcze jedna rzecz, którą warto sprawdzić, jest to wersja portfela. Jak macie taką, to wszystko jest ok. Jeżeli nie, no to musicie odinstalować portfel, jeszcze raz zainstalować, odzyskać go waszymi słowami seeds, no i później działać. No i tutaj wybieramy opcję Stake and Earn SUI. Wybieramy jeden z dwóch edytorów. Dajmy na to ten. Klikamy Select Amount. No i tutaj w tej rubryce wprowadzamy jakąś wartość. No, u mnie się nie da, więc czekajcie, musimy zmienić chyba wszystko w ustawieniach. Kliknijcie sobie w górnym prawym rogu w trzy kropeczki, następnie w ustawienia, następnie kliknijcie w język, klikamy w trzy kropeczki i dajemy w dół, tak aby angielski Stany Zjednoczone były na górze. Jeżeli nie ma, to dodajemy taki język i spróbujmy teraz. Dajmy na to Everstake Select. Dobra, u mnie jeszcze nie pomogło, a więc wykasowałem sobie język polski całkowicie. Jesteśmy dalej w tych ustawieniach. Język i teraz jak otwieram portfel, stake, wybiorę Everstake, select, no i teraz już mogę, przynajmniej przed chwilą mogłem, ok, jest. No i klikam stake now, no i zrobione, udało się. Klikam w tym miejscu, wracam w zakładkę coins i powinna wyświetlać się ta informacja w ten sposób. Currently staked, 0, tam ile dodacie, nie? Sprawdzę tylko, czy nie ma jakiejś opcji unstake. Na tą chwilę chyba nie, tak więc to wszystko. Z tym, że proponuję zrobić to jeszcze raz, tak żeby mieć dwóch walidatorów, na przykład klikamy stake ponownie. Wybierzemy jeszcze jeden, może ten co chciałem początkowo, o 0.02 stake, super, gra gitara, 0.06 stakingu podzielone na dwa koszyki. Ale jeszcze użyję jednej opcji, wybierając jeden z walidatorów, dajmy na to na ten, dodam jeszcze mu o taką ilość, raz jeszcze. Tak, żeby mieć każdą opcję odhaczoną, każdą czynność można powiedzieć zrobiliśmy. Szybciutko poszło, bez problemów, dobra, mam tu trzy czynności, tokeny otrzymałem, o super, dobra, to wszystko. No a jeżeli chcecie więcej takich filmów, co ważne, aktualnych, no to znajdziecie je na moim kanale Kryptopodróże, więc jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zachęcam Was, aby kliknąć subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby takich nagrań nie opuścić w przyszłości. No i zróbcie sobie tutaj jedno, drugie, trzecie, no i czwarte nagranie, które są jeszcze aktualne. A jeżeli sięgniemy trochę dalej, to te wszystkie żółte nagrania tak naprawdę są to akcje pod ewentualne airdropy. Mamy Mantle, Layer Zero, tutaj jeszcze jakieś. Próbujcie, jeżeli coś jest aktualne, to róbcie. A najlepiej być na bieżąco, po prostu wykonując takie zadania w momencie, w którym film na kanale się pojawia. Trzymajcie się. Hej.